Co tu robisz? Co ja tutaj robię? Cholera, jakiś mag wyrzucił mnie z mojej samotni. Osiedliłem się w najbardziej odosobnionej części wyspy, żeby nikt mnie nie znalazł. Ale kiedyś odwiedziłeś mnie ty, a potem ten cholerny mag. Co to za mag? Zwie się Neoras i mieni się bratem wielkiego maga Xardasa. Co prawda zapłacił mi słono za moją chatę, ale teraz żałuję, że się na to zgodziłem. Nie możesz wybudować sobie nowej chaty? Nie znam się na tym. Poza tym bardzo lubię naturę. Chyba zostanie tak, jak jest. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli przyniesiesz mi 2 kawałki pysznej szynki, mogę nauczyć cię sztuki ważenia mikstur. Mam dla ciebie szynkę. Możemy zacząć naukę. Opowiedz mi o sztuce alchemii. Co chcesz wiedzieć? Ej ty, czego tu szukasz? Chciałem się tylko rozejrzeć. Spadaj stąd, to nasz teren. Widzę, że nie jesteś zbyt przyjaźnie nastawiony do obcych. Od jakiegoś czasu kręci się tu pełno podejrzanych typów. A podobno kiedyś ta kraina była ostoją ciszy i spokoju, ale teraz pełno tu różnych szumowin. Kilka dni temu pewien typ próbował nas wykurzyć z tego miejsca. Jednak we trójkę bez problemu daliśmy mu radę. Jak się nazywał ten człowiek? A skąd mam wiedzieć? Nie przedstawił się nam. Zresztą nie obchodzi mnie to. Zapewne więcej już się tu nie pojawi. Skąd się tu w ogóle wzięliście? A czemu cię to właściwie interesuje? Lubię rozmawiać z ludźmi. No dobra, niech ci będzie. Zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia naszego kraju. Ale udało nam się zdobyć miejsce na statku płynącym właśnie tu. Początkowo chcieliśmy się dostać do miasta Korinis, ale uniemożliwił to popsuty portal. Cóż... Jak tylko będzie możliwość, zapewne tam skierujemy nasze kroki. A dlaczego musieliście opuścić swój kraj? Tak się akurat składa, że pochodzimy z bogatego rodu i została przeciw nam uknuta pewna intryga. Z bogatego rodu? Bez urazy, ale nie wyglądacie na zbyt zamożnych. Przecież nie będziemy tu paradować w kosztownych szatach. Zresztą nie zabraliśmy ich ze sobą. Tu nie będą nam potrzebne. Zapewne chciałbyś się jeszcze zapytać, co to za intryga. Czemu nie? Muszę cię jednak rozczarować. Ode mnie niczego więcej się już nie dowiesz. Mogę ci w czymś pomóc? Tak, jest coś, co możesz zrobić. Siedzimy tu przy tym miejscu na ognisku, ale nie mamy czym rozpalić ognia. Cały zapas krzesiwa, jaki mieliśmy, gdzieś zaginął podczas podróży morskiej. A niestety mój służący jest zbyt chórzliwy, by spróbować je gdzieś zdobyć. Nie zechciałbyś się tym zająć? W porządku, to nie powinno być trudne. Będę ci bardzo wdzięczny. Zawsze hojnie wynagradzam za przysługi. Mam krzesiwo. Wspaniale. Teraz muszę tylko zagonić Artena, aby rozpalił ogień. Chyba ci jeszcze nie mówiłem, ale Arten jest moim służącym. Możesz go do mnie zawołać? Jasne, czemu nie? Świetnie. Bardzo cenię lojalnych ludzi. Oto nagroda za krzesiwo i twoje oddanie. Hej, co słychać? Odejdź. Jestem zajęty. Gotowaniem w garze? Dokładnie. Jestem sługą mojego pana, Lokara, i jego żony Rity, i nie wolno mi rozmawiać z obcymi. Człowieku, czy oni wyprali ci mózg? Nie, ale jestem im zawsze wierny i oddany. A teraz odejdź. Lokar każe ci rozpalić ogień. A niby jak? Mam go wyczarować? Weź to krzesiwo. A, krzesiwo. Dzięki. Zaraz rozpalę. Kim jesteś? Jestem Rita. Mieszkamy w tym obozowisku od jakiegoś czasu. Przy okazji, nie chciałbyś zarobić parę groszy? Czemu nie? To się świetnie składa.
Akurat z naszych służących został nam tylko Arten, a potrzeba kogoś, kto przyniesie nam trochę mięsa. Nie jestem służącym. Oczywiście wiem. Przepraszam, wybacz mi. Jestem przyzwyczajona mieć wokół siebie pełno służących. Ja i mój mąż Lokhar pochodzimy z arystokratycznej rodziny z Mertany. Niestety, zostaliśmy zmuszeni opuścić naszą ziemię. Co takiego się stało? Został uknuty przeciwko nam spisek. Pewien zamożny człowiek, który chciał zająć nasze miejsce, wplątał mojego męża w ponurą intrygę. Niestety, w sądzie nie zdołaliśmy się obronić i zostaliśmy skazani na banicję. Teraz tułamy się po świecie, szukając nowego miejsca. Rozumiem. Czy mogę ci jakoś pomóc? Tak jak już wspomniałam, nie mamy nikogo, kto by przyniósł nam świeżego mięsa. Jeśli możesz, postaraj się o 10 sztuk mięsa i 2 chleby. Okolica jest bardzo niebezpieczna, więc wolimy nie opuszczać tego obozowiska. W porządku, załatwię wam te rzeczy. Bardzo się cieszę. Z pewnością sowicie cię wynagrodzę. Mam jedzenie. Wielkie dzięki. W nagrodę weź te 2 złote talerze. Musisz wiedzieć, że w obecnej sytuacji jest nam naprawdę bardzo ciężko. Nie dość, że mamy niewiele pożywienia, to jeszcze nie wiemy, dokąd się udać. Lokhar chciał udać się do Korinis, ale z tego co wiemy, magiczny portal tam prowadzący przestał działać. Na razie jesteśmy zmuszeni pozostać tutaj. Może mógłbym wam jakoś pomóc? Niedaleko swój obóz mają paladyni. A z tego co słyszałem, dość bezpiecznie jest także w obozie orków. Dzięki za troskę, ale na razie pozostaniemy tutaj. No i już. Ładnie się pali, prawda? Mam wilcze skóry. Świetnie, o to chodziło. Oto twoja zapłata. Przyjdź za jakiś czas. Może znajdzie się jeszcze dla ciebie jakaś robota. Na razie nie. Przyjdź później. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Jest to już 30 chyba odcinek. Witam się z wami w troszeczkę innym miejscu. Udało mi się wbić 3 poziomy, gdy sobie tak luźnie grałam w Gothica i wszystkie poziomy przeznaczyłam w siłę. Aktualnie progu punktowego nie mieliśmy żadnego. Wydaje mi się, że dobrze sobie to wczytałam, tego save'a. Tutaj mam początek, to dzisiaj. Tak, powinno być wszystko dobrze. Więc chodźmy w takim razie teraz troszeczkę pobiegać jeszcze. Czekaj tylko, ty draniu! Co tu się dzieje? Przepraszam. Może się wtrącać lepiej nie będę. A my tymczasem, co my robimy, moi drodzy? Co my robimy? Sprawdzamy dziennik. Mam dla was jedną informację. Nie jesteśmy w stanie aktualnie wykonać zadania Mistrz Areny oraz pokonać Wareka, ponieważ najzwyczajniej w świecie quest mi się zbugował. Niestety, quest się zbugował i nie możemy tego zrobić. Miałam Vama na arenie. Gra w momencie, gdy wszedł nam 4 rozdział, albo 3, ale wydaje mi się, że 4, postanowiła Vama cofnąć do swojego miejsca, gdzie on ogólnie przebywa. I skończyło się to na tym, że w tym miejscu, gdzie on przebywa, no, nie mogę go z powrotem na tą arenę jakby zaciągnąć. I w związku z tym, no, nie będziemy w stanie tego zadania, a nawet tych 2 wykonać. Ponieważ gra traktuje Vama jako przeciwnika, którego jeszcze nie zdążyłam pokonać, a nie mogę go wyzwać z powrotem drugi raz. A w momencie, gdy próbuję go bić, tak wiecie, ogólnie, że może się coś odpaliło, no to bije mnie cały obóz orków. Więc nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Gdzie my teraz jesteśmy? No tak. Mamy do pogadania z Xardasem, to jest rzecz pewna, ale zanim to zrobimy, to chciałabym, no niestety już mnie zdążył zagadać. Witam gubernatora Korinis. Xardas,
Skąd się tu wziąłeś? Skąd wiesz, że jestem gubernatorem? I dlaczego Neoras tak nagle musiał opuścić Jarkendar? Jak zwykle zadajesz wiele pytań. Zbyt wiele. Ale oczywiście wyjaśnię ci, ile tylko mogę. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że poznałeś mojego brata. Jesteśmy do siebie podobni nie tylko pod względem wyglądu, ale także umysłu i serca. Teraz jednak zajmijmy się plagą Beliara i Złotymi Wrotami. Jak zapewne pamiętasz, sam przez długi czas studiowałem czarną magię, aby znaleźć sposób na pokonanie Beliara jego własną mocą. Dzięki temu mógłbym na powrót stać się prawym sługą Inosa. Jednak gdy byłem już naprawdę blisko zdobycia pełnej mocy czarnego maga, Beliar przejrzał mój podstęp. Niestety nie byłem zbyt ostrożny. Następnie, w przypływie wściekłości, postanowił zaatakować Jarkendar, by wzmocnić swą moc, a także by poniżyć dwóch znienawidzonych braci, Inosa i Adanosa, wybierając jako cel ataku Ukrainę od wieków poświęconą Adanosowi, pragnie zdobyć wszystkie ukryte tu relikty i artefakty. Podejrzewam, że pragnie także uzyskać dostęp do Złotych Wrót i artefaktu Adanosa. Nie wziął jednak pod uwagę, że starożytni ludzie posiedli niezwykłą mądrość i dobrze ukryli tę drogę. Mroczni i głupi jego słudzy nie są w stanie jej odkryć. Dlatego Beliar chce całkowicie uniemożliwić dotarcie do niego komukolwiek. Także i nam będzie rzucał kłody pod nogi. Uważaj! To chyba jedna z nich. Okej, okay, co? Oh shit, dzień dobry. Mogę wyciągnąć broń? No cholera jasna. No jeszcze tutaj dostaniemy troszeczkę expa. Pan demon troszeczkę nam się pobagował. Ja też się baguję. No nie, Xerdas! Ksułeś mi właśnie 500 expa, ty parszywy... Śmierdzący demon. Ty jesteś śmierdzący, kurde. Na czym to ja skończyłem? Na kłodach rzucanych przez Beliara. A, tak. Mając jedną z tabliczek prowadzących do Złotych Wrót, już odnieśliśmy duży sukces. Jeszcze tylko dwie. I droga do wrót stanie przed nami otworem. Tylko jak je znaleźć? Sądzę, że nie będzie to aż takie trudne. Z powodu klęski piratów Hannibala i fiaska jego dotychczasowych ataków, Beliar już został strasznie upokorzony. Sądzę, że da nam teraz trochę spokoju, chcąc uśpić naszą czujność, a jednocześnie zbierając siły na ostateczne uderzenie. Być może wręcz pozwoli nam bez trudu zdobyć kryształ Adanosa, by potem móc nam go odebrać. A może chce postawić wszystko na jedną kartę? A może... A kto zresztą może wiedzieć, co ten przebiegły bóg planuje? Xerdas, powiedz mi, skąd ty to wszystko wiesz? To już pozostanie moją tajemnicą. A teraz kończąc mój wywód, rzecz najważniejsza. Pozostałe dwie tabliczki muszą być gdzieś w Jarkendarze. Jedna z nich najprawdopodobniej jest w posiadaniu orkowych szamanów. Ci potężni magowie dysponują ogromną mocą, płynącą od ich stwórcy, czyli ducha przodków. Dlatego bez większych ceregieli powinni przekazać nam tabliczkę. Z drugą może być trochę trudniej. Studiując pewne zapiski z świątyni Adanosa, natrafiłem na fragment mówiący o konieczności skoku wiary. Skok wiary? Zgadza się. Dokładnie brzmiało to tak. Skocz w przepaść, a sam Adanos zaprowadzi cię do komnaty z kluczem do Złotych Wrót. Tym kluczem jest trzecia tabliczka. To właśnie ona zawiera najwięcej cennych i niezbędnych informacji. Czyli druga nie jest aż tak ważna. Jest mniej ważna, ale także potrzebna. Znajduje się na niej opis magicznych inkantacji służących do przywoływania portalu. Jakiego znowu portalu? Te trzy tabliczki tworzą klucz do Złotych Wrót, czyli mówią, jak przywołać magiczny portal tam prowadzący. Po przywołaniu portalu będzie można się bezpośrednio teleportować do Złotych Wrót, aczkolwiek może być to tylko jedna osoba. Teraz rozumiem. Tą osobą mam być ja? Tak, gubernatorze.
Tak więc druga tabliczka zawiera magiczne formuły potrzebne podczas przywołania portalu, a trzecia opisuje, jak ma wyglądać sam rytuał, gdzie powinien się odbyć i co jest do niego potrzebne. A do czego potrzebna jest pierwsza? Zawiera wiele ogólnych, ale bardzo ważnych informacji. Poza tym po złączeniu tych trzech części tabliczki stopią się w złoty pierścień. Portal przyniesie do wrót tylko osobę, która założy ów pierścień. Rozumiem. To chyba wszystko, co musisz wiedzieć o tych tabliczkach. Tymczasem postaraj się zdobyć drugą tabliczkę. Przy okazji o postępach możesz informować generała Lee. Z pewnością, z niecierpliwością oczekuję wieści. Do zobaczenia i pozdrów ode mnie Matezumę. No wreszcie, Xardas, przestałeś gadać. Co ty robisz, chłopie? A, poszedłeś studiować, dobra. No niestety sksuł mi demona. Ten demon 500 expa. 500 expa, do cholery jasnej. Dobra. Moi drodzy, bo nie dokończyłam. W ogóle mam też inny miecz założony. Tamte sprzedałam, pohandlowałam troszeczkę i kupiłam też miksturę siły. Jeszcze jedną. Mamy teraz 4? Moment, wydawało mi się, że kupowałam miksturę siły. Nie wiem, czy ja sobie źle jakoś grę wczytałam, czy co ja zrobiłam. Bardzo dziwna sprawa, bo tutaj mam zapisek, ten. Nie no, powinno być wszystko git, a widzę, że nie mam jednej miksturki. Mimo, że powinnam chyba. No dobra, nieważne. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dzisiaj udajemy się do grobowca Kłachodrona. Jest tutaj już demon, który czeka, żeby mi wpierdzielić. Udajemy się tutaj, ponieważ najzwyczajniej w świecie będziemy jeszcze wykonywać zadanka poboczne dzisiaj. Panie demonie, gdzie pan jesteś? Spadł pan na dół? Tak. Dobra, to ja w sumie mogę w tym czasie się jaszczurkami zająć. Skoro demon lata na dole. No troszeczkę mnie poobija ten piekielny jaszczur. Nawet dwa. Bezimienny, czy ty możesz się ruszyć do cholery, bo cię zabiją? Jezusie, no jeszcze gorzej niż był. No kurwa. Naprawdę muszę się denerwować na samym początku. Bo nagle mi się postanawia postać zablokować. I stać w miejscu. Nie, po prostu nie mogę. Chodź tu, panie demonie, bo ja nie mam czasu. Jeszcze jest taka sprawa, że ten demon może mnie zdecydowanie łatwiej trafić, kiedy jest nade mną. Żeby demon mi mniej zadawał niż taka jaszczura, nie? No chodź tu. Dziękuję. Okej, miał w sobie miksturki many, no i troszeczkę smoły. Nic wielkiego. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę krótszy, moi drodzy, ponieważ... No, właśnie se spadam. Biegniesz za mną? Nie wiem, co robisz. Chodź tu. No chodź tu. Odcinek będzie troszeczkę krótszy, ponieważ przed jakby tą właściwą częścią, w której ja teraz jakby jestem, mam dla was kawałeczek, gdzie z tego mojego ekspienia tam zrobiliśmy, a raczej ja zrobiłam kilka questów. Dosłownie parę. Czy ta jaszczurka może przestać mnie lać? Dziękuję. Tam udało mi się... Czemu tam mi nie działa? Dziękuję bardzo. Tam udało mi się zrobić kilka rzeczy. I właśnie te rzeczy uznałam, że zobaczycie. Co się tutaj dziwnego stało, bo ja tą broń sprzedawałam i kupowałam tą miksturę siły, a widzę, że jej nie mam. Także zobaczymy to później. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że tego nie ma. Czy ja jestem w stanie tędy wejść? Proszę. Dziękuję. Wiecie, to są tylko cerbery. Pod warunkiem, że będę mogła je bić normalnie. Jeszcze jakiś cerber tutaj się kręci? Chyba nie. No jeżeli nie, no to zaraz pójdziemy dalej. Tutaj jeszcze jest chyba jakiś kuferek.
pojawiła się bestia. Na szczęście nie będzie mi sprawiała żadnych większych kłopotów. Ognisty demonie, proszę się uspokoić. Gdzie mój kryt? Chyba, że to wszystko są moje kryty. Bardzo nie lubię tych ognistych demonów. Ale na szczęście z tym sobie jakoś w miarę radzę. Zapiszę się, żeby mnie nie zabił. Przypadkiem. I zobaczymy. Pięknie. W porządku. Sprawdzimy zaraz tą skrzynkę, tylko tutaj jest chyba jeszcze jedna. Mam rację, mam rację. Jak to nie da się tego otworzyć? Kurde, głupia skrzynia. Dobrze, w takim razie mamy ten kuferek. A w kuferku... lewo, lewo, prawo, prawo, lewo... lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Okej, okay, dobra, jeden wytrych złamany, ale to nic. Esencja razy 3 i 50 strzał. Nic wielkiego, ale całkiem fajna sprawa. Czy ja mam... mam leczenie średnich ran? To możemy w takim razie wykorzystać. O, dzień dobry, witam panów. Sporo expa tu. Cholera jasna. Głupi szkielecie. Kurczę, taki głupi szkielet. W sumie nie będę z nich tego zbierać, bo to nie ma sensu. Tam mamy jeszcze demona w środku. Sporo expa, to mi się bardzo podoba. Mogę cię bić. I kolejny poziom, pięknie. Wydaje mi się, moi drodzy, że coś mi się tutaj źle zapisało. Mamy kamień i jeszcze tutaj miksturka. Mam innego save'a jakiegoś, bo widzę, że nie zrobiłam jeszcze wszystkich rzeczy, które jakby miałam do roboty. Więc podejrzewam, że nie kupiłam tej mikstury siły. No cóż, trudno. Ale jest to bardzo dziwne, bo pamiętam, że właśnie wczoraj sobie jeszcze tutaj tak luźnie tuptałam. No i co? I nic. Dobrze, czyli tak, mamy kamień. W sumie moglibyśmy się przeteleportować do orków, ale chcę sprawdzić, czy mi się zapisało to, że pokonałam tego golema tutaj ognistego, bo jeżeli nie, no to będziemy musieli jeszcze to zrobić. I troszeczkę jeszcze pobiegać za expem. Czy on tu tupta dalej? Nie, on już gryzie piach. Co do cholery, czy wy to widzicie? On wcale nie gryzie piachu, plus pojawił się tutaj cieniostwór jakiś tutaj, którego wcześniej nie było. Chodź tu, pasku. Ale nie strzelaj we mnie! No cholera jasna, przestaniesz ty... Halo! Dobra, będziemy się z niej troszeczkę klepać. Przynajmniej mnie jeszcze nie wykopał w kosmos. Możesz się przestać odsuwać. Jeszcze mi brakuje, żeby mnie z kapci wyrzucił. Najlepiej by było poczekać, aż będzie próbował mnie zaatakować, bo wtedy będzie szybciej. Ale nie mamy na to za bardzo czasu. Troszeczkę to irytujące, bo ja sobie biegałam, wiecie, tutaj po całym tym terenie, wybijałam. A mi się to wcale nie zapisało, nie? I myślę, jakim cudem do tego doszło. Byłam pewna, że się to zapisało. No ale dobrze. Dobra, zapiszemy się, żeby mnie nie zabił. Dzisiaj jeszcze... No kurna mać! I czemu nie uderzyłam go, to nie wiem. Dziękuję, gro. Że mi jednak pozwalasz.
na walkę z tym dziadostwem. Myślę tylko skąd cieniostwór tam, bo go tam nie było wcześniej. Nie zapisało mi się, widzę, połowa moich eskapad. Ale na szczęście ognisty golem gryzie piach. Co ten cieniostwór tutaj robi? Nie wiem, ile może mi zadać, ale... A, nie zrobił mi nic wielkiego. Z cieniostworem mogę oczywiście skórę. Magiczne ostrze bojowe mamy. I tutaj jest kuferek. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo. No, troszeczkę miksturek. W takim razie, w ogóle widzę, że dzisiaj odcinek miał być fajny, a nie jest fajny. Zajebiście po prostu. Pobiegniemy sobie tutaj na górę, bo tutaj jeszcze było, pamiętam, kilka stworzeń, które gdzieś jakimś cudem zostały. Konkretniej tutaj. Nie wiem, tutaj chyba po prostu nie byliśmy na tym wzniesieniu. Tutaj jest między innymi pan demon, którego nie wiem dlaczego nie mogę bić. Mogę cię uderzyć. No. Super, dziękuję. No i demon. Więc tą miksturkę siły sobie też kupimy na wizji raczej. Dobra, wyleczymy się. Nie wiem, czy tam jeszcze demona nie będzie na samej górze. Sprawdzimy za chwilę. Mamy wargi. Które nie chcą się dać posiekać. Pięknie. I czy to już jest wszystko? Nie wiem, jeszcze był jeden demon koło paladynów, ale już lecimy do orku. Demona się zgarnie zawsze kiedyś tam. Ojej, przepraszam. Dajmy w takim razie Galimesowi jeszcze ten kamień. Chwila. Zdaje się, że mam taki kamień. Naprawdę? Pokaż go. O to właśnie chodziło. Ten kamień aż powala mocą. Kiedy twoja metoda będzie gotowa? Nie wiem. Badania jeszcze mogą trochę potrwać. Muszę dotrzeć do istoty tej materii. A potem przenieść ją na wzmocnienie fizycznej siły. Brzmi trochę skomplikowanie. Bo tak jest w istocie. Najlepiej, jeśli przyjdziesz do mnie za kilka dni. Wtedy z pewnością będę mógł powiedzieć coś więcej. No dobrze, w takim razie może byśmy się przespali w sumie, dlaczego nie? Jestem też zła, bo ja tutaj okradałam tych wszystkich ludzi i teraz znowu będę musiała chodzić i patrzeć, kogo mam do okradnięcia jeszcze. No i nie pamiętam, u kogo kupiłam tą miksturkę. Menot, Zapork, ja z wami nie mogę nic chyba zrobić. Rendok. Rendoka możemy okraść. Troszeczkę za to jest też expa, tak? Więc to wypada robić. Tu jest narok. Z narokiem nic niestety. Ork wojownik zwykły to tym bardziej nic. Ork wojownik. Keresz. Nic. Milten nie mogę. Ork wojownik. Ork wojownik. Farot. Też nic. Elines. A, ty tam w kontemplacji trwasz. Hatan. Nie możesz czegoś uczyć. Ork wojownik. Dla kowala mamy rudę, ewentualnie do sprzedania. Warek nie chce ze mną raczej gadać. Tępszak. Nie wiem, czy ty nie miałeś tej mikstury siły. Tak, dokładnie, więc kupimy sobie eliksir siły. I pójdziemy jeszcze też kupić amulet siły, bo udało mi się bardzo fajny znaleźć. Nikt się niczego nie dowie. Więc chodźmy jeszcze to teraz zrobić. Będziemy mogli też wtedy sobie założyć jeszcze lepszą broń. I już wtedy będziemy naprawdę koksami. Tutaj jeszcze będę mogła chyba kilka osób okraść, z tego co mi się kojarzy.
Dokładnie. Tutaj mamy na przykład dzieci niełatwą. Kradzież. Przy ognisku jest zwykły orwojownik. Jerry, czy ja cię mogę okraść? Tak, też dzieci niełatwa. Mamy Hokara tutaj. Tak, on nam może sprzedać dalej ten miecz z magicznej rudy, ale to jest głupia sprawa. I w sumie do ciebie też przyszłam po towary. On ma bardzo fajny amulet. Konkretniej orkowy amulet siły. I sobie go kupimy, na pewno. Dzięki temu będziemy mogli... Ja sobie dam te punkty w siłę? Nie, więc zaraz pobiegniemy szybko też do nauczyciela. Radgar, czy ciebie też mogę okraść? Nie mogę. Osadnik, osadnik, Marii nie mogłam. Dobra. Nas uczy Nożgar. Jestem gotów do treningu. Nie, on uży jednoręcznej. Nie, dwuręcznej, przepraszam. My potrzebujemy Gorna w takim razie. Gorn jeszcze będzie mógł nam troszeczkę siły zaoferować. Chcę być. No i sobie zrobimy plus 5. No i za kolejnym razem już będziemy mieli powoli próg punktowy. Tak więc będziemy to załatwiać na spokojnie. Dobrze, jak już tutaj jesteśmy, to się prześpijmy ze dwie nocki i skończmy to zadanie z tym kamieniem siły, z tymi eksperymentami. Do rana się prześpimy tak ze 3 razy i zobaczymy, co on nam powie. Może być ciekawie. Miejmy nadzieję, że siły dostaniemy kupę. I co? Galimes, jak tam twoje badania? Jak twoje badania? Nareszcie! Dotarłem do istoty mocy kamienia. Udało mi się przenieść jego całą moc na siłę fizyczną. Teraz jestem piekielnie silny. Nie mogę się doczekać chwili, gdy stanę na jednej z aren Nachdoru i pokażę, na co mnie stać. A co za mną? Co z tobą? Mi też miałeś przekazać część siły kamienia. Niestety, moc kamienia już się wyczerpała. A więc mnie oszukałeś. Mora, uważaj na słowa. Weź ten eliksir siły. Z pewnością wzmocni twoją moc. Nie o tym rozmawialiśmy. Wiem, Mora. Jestem wdzięczny za twój trud. Ale nie wszystko układa się po naszej myśli. Widać, taka była wola ducha przodków. Nie można na tym polegać. Dawaj ten kamień. Możemy spróbować, co wy na to? Oddawaj ten kamień. Nie wkurzaj mnie, Mora, bo cię palnę w łeb. Kto opowiada takie rzeczy? Chwila! No oddawaj mi go! Mogę ci opowiedzieć. Oddawaj ten kamień. Nie wkurzaj. A ja go mogę uderzyć? Pewnie nie mogę. Wykończ go! Tak, trzymaj! No jest nieśmiertelny, prawda? Wykończ go! Tak, jest nieśmiertelny, dobra. To nie ma sensu w takim razie. On jest dopiero śmiertelny na arenie, no a na arenie się z nim nie zmierzymy niestety. Bo gra jest z baget. Dobrze, mamy kolejny eliksir siły. Mamy ich teraz 6. To bardzo budujące. Czyli mamy 18 punktów siły w eliksirze, troszeczkę jeszcze tutaj w tym jedzonku. No i mamy 4 smocze korzenie, z których za bardzo nic nie zrobię, ale nie przejmujemy się tym. Lecimy sobie teraz, jeszcze sprawdzimy dziennik. Pokonać Wareka nie zrobimy, Fisk w opałach właśnie. To jest zadanie, które musimy zrobić, ale żeby polecić do obozu bandytów, to musimy najpierw się przenieść do paladynów. I jak już to zrobimy, no to lecimy do obozu bandytów. Tutaj jeszcze pamiętam, że mogłam też kogoś pookradać. Także może byśmy spróbowali Tendor. Ezichel. Wydaje mi się, że mogłam tutaj, nie wiem, czy nie Gritę na przykład? Nie. Larissa? Nie, czyli już nie mogę nikogo. Jeszcze możemy iść do generała Lee zobaczyć, czy ma coś do powiedzenia.
O, widzę, że możemy mu coś powiedzieć. Jeśli chodzi o postępy... Tak. Ułaskawiłem bandytów, a Alvaro mianowałem na sędziego Corinis. Poprzedni niezbyt się zasłużył na tym urzędzie. Rozumiem. Bardzo dobrze. Otrzymałeś tabliczkę? Oczywiście. Przekazałem ją Neurasowi, który ją przebadał. A zaraz potem opuścił Erkendar, przekazując sprawę Xardasowi. Xardas tutaj jest? Tak. W dawnej chacie pustelnika. To niezwykłe. Czuję, że damy radę wszystkim trudnościom. Jeżeli wydarzy się jeszcze coś ciekawego, daj mi znać. Oczywiście. W porządku, w takim razie lecimy jeszcze do tych bandytów. I to już chyba sobie zrobimy w kolejnym odcinku niestety, bo troszeczkę nam zejdzie z tym zadaniem z Fiskiem. Szczególnie, że musimy się przespać do 3 w nocy. Więc chwilowo może to poczekać. Tutaj chyba nie mogłam nikogo okraść za bardzo już. Chętnie bym to zrobiła, ale tak jak mówię, będzie troszeczkę długi odcinek wtedy. A chcę wam pokazać te rzeczy, które udało mi się poza jakby odcinkiem zrobić, bo chyba ze 3 zadania zrobiłam wtedy. No tak, 3 zadania. Więc to jest sprawa dosyć istotna. Dobrze, moi drodzy, w takim razie ja już wam na dzisiaj chyba dziękuję. Usłyszymy się w kolejnym odcinku, gdzie właśnie zajmiemy się tym zadaniem z Fiskiem. I myślę, że wtedy udamy się do świątyni Adanosa, bo z tymi wrotami bym wolała jeszcze chwilę poczekać, to jest główne zadanie, a ten dostęp do świątyni to też jest chyba główne zadanie, ale no Saturas czeka na nas w tej świątyni, także moglibyśmy to zrobić. Dziękuję wam, jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. No a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!